Jędrzejczyka w Białej Podlaski istnieje już od prawie 16 lat. Ten oddział mieści się przy ulicy Jatkowej 14. W Białej Podlaskiej jest również drugi oddział przy ulicy Brzeskiej 37. Nasza oferta jest bardzo szeroka, poprzez lokaty, pożyczki, fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, także każdy znajdzie u nas coś dla siebie. Dzisiaj mamy piątek 13 i mamy ogromną przyjemność wręczyć nagrodę dla naszego laureata, który wygrał w loterii, dla pana Jana Ludwisiaka. Chciałam panu ogromnie podziękować za to, że skorzystał pan z naszej propozycji finansowej, przyniósł pan przelew wynagrodzenia do nas na konto i w związku z tym mam ogromną przyjemność wręczyć panu ten oto czek, który jest nagrodą pieniężną właśnie za przeniesienie tego wynagrodzenia na konto. Także dziękuję bardzo. Dziękuję również. Pan Jan zaciągnął u nas pożyczkę i zdecydował się na przeniesienie wynagrodzenia do nas na konto i w związku z tym wziął udział w loterii, został wylosowany i możemy teraz się cieszyć razem z panem Janem, tak? Mam przyjemność ogromną dzisiaj wręczyć nagrodę. Skorzystałem z tej oferty. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z tego względu, że panie i obsługa w tym oddziale są naprawdę miłe. Człowiek jest załatwiany od ręki, praktycznie mówiąc, i bardzo przyjemnie. Polecam wszystkim, którzy chcą skorzystać z tego środka, że warto, naprawdę warto. Data 13 zawsze kojarzyła mi się z datą szczęścia, zadowolenia i dzisiaj mam tego okazję doświadczyć. Dostałem telefon osobiście do pracy, bo akurat byłem wtedy w pracy, że wygrałem w loterii, w co nie wierzyłem i potwierdzenia starałem się uzyskać, dzwoniąc tutaj do kasy Stepczyka do Białej. Każdy klient jest dla nas ważny, jest traktowany indywidualnie. Staramy się z klientami nawiązać jak najlepszy kontakt, tak dużo o nich wiemy, oni o nas też. Także na zasadach takich partnerskich, no, przyjaźni, można powiedzieć. W tej chwili w oddziale pracuje 5 osób. Zapraszamy do naszego oddziału od godziny 9 do 17, od poniedziałku do piątku. Chciałbym podziękować za miłą obsługę. Będę zawsze wracał, jak tylko będę w Białej. Na pewno będę często, bo warto.